Zaprosimy kolejne osoby. Czyli jeżeli mówimy właśnie o podmiotach tych, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników, no tutaj ta działalność socjalna może być prowadzona właśnie w postaci wypłaty świadczeń urlopowych, z tym, że mówimy o 50 pracownikach w przeliczeniu na pełne etaty. Czyli nie mówimy o osobach, tylko mówimy o etatach. Czyli sumujemy wszystkie cząstki etatów. Jeżeli okaże się, że mamy więcej niż 50, to wtedy prowadzimy działalność socjalną poprzez właśnie utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Natomiast jeżeli jest mniej niż 50 etatów, to może pracodawca wypłacać świadczenia urlopowe. I teraz proszę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o świadczenia urlopowe, to jest to działalność socjalna, która jest nakierowana tylko i wyłącznie na pracowników, czyli ten mały podmiot, ten mały pracodawca, który właśnie wypłaca świadczenia urlopowe, on nie prowadzi działalności socjalnej na rzecz rodzin tych pracowników, prawda? Nie obsługuje emerytów, rencistów, po prostu w sytuacji, kiedy pracownik udaje się na urlop wypoczynkowy, w sytuacji, kiedy pracownik składa wniosek właśnie o urlop wypoczynkowy, wówczas pracodawca ma obowiązek wypłacić właśnie takie świadczenie urlopowe. To świadczenie urlopowe jest wypłacane w zależności od tego, czy pracownik jest zatrudniony na cały etat, czy na część etatu, w wymiarze, w wysokości adekwatnej do wielkości etatu. I takie świadczenie urlopowe wypłacane jest tylko raz w roku i jest ściśle powiązane z takim 14-dniowym urlopem wypoczynkowym. Przy czym wiecie Państwo, w momencie, kiedy ustawa mówi właśnie o 14-dniowym urlopie wypoczynkowym, to oczywiście mając świadomość, że na dzień dzisiejszy urlop wypoczynkowy jest udzielany tylko i wyłącznie na dni robocze, to mówimy tak naprawdę o 14 dniach wolnego, i na te 14 dni wolnego składa nam się i urlop wypoczynkowy, i dni wolne, takie jak soboty, niedziele czy też święta. Czyli w sytuacji, kiedy mamy takie właśnie długie wolne, raz w roku taki pracownik otrzymuje od pracodawcy świadczenie urlopowe po złożeniu właśnie wniosku o urlop wypoczynkowy. Ważne jest, żeby to świadczenie zostało wypłacone nie później niż w dniu poprzedzającym udanie się na urlop wypoczynkowy. I teraz oczywiście ten mały pracodawca, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego, może podjąć decyzję, że będzie prowadził działalność socjalną w formie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czyli prowadzenie tej działalności socjalnej w formie funduszu tak naprawdę jest dostępne dla każdego pracodawcy. Dla każdego pracodawcy, czyli dla każdego podmiotu, który zatrudnia pracowników, czy to na umowę o pracę, czy na podstawie aktu powołania, mianowania, wyboru, czy też na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Jestem pracodawcą? Podlegam przepisom ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, bo jakby każdy pracodawca z chwilą, kiedy zatrudnia pracowników, w zasadzie powinien się zapoznać właśnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ta ustawa właśnie określa, w jakiej formie, między innymi w jakiej formie można tą działalność socjalną prowadzić. I teraz, proszę Państwa, jeszcze chwileczkę pozostaniemy przy tych małych podmiotach, przy tych małych właśnie pracodawcach, ponieważ ten mały pracodawca, który nie chce wypłacać świadczenia urlopowego, ale nie chce również tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, może podjąć taką decyzję, że w ogóle nie będzie prowadził działalności socjalnej na rzecz swoich pracowników, ale wówczas musi zachować pewną ściśle określoną procedurę, o której mówi ustawa. Czyli w sytuacji, kiedy nie chcę prowadzić działalności socjalnej, a jestem właśnie tym niewielkim podmiotem, wtedy do końca stycznia danego roku kalendarzowego powinnam poinformować wszystkich pracowników o tym, że tej działalności prowadzić nie będę. Czyli
Pracodawca jest zobligowany do końca stycznia danego roku kalendarzowego złożyć swoim pracownikom oświadczenie o tym, że rezygnuje z prowadzenia działalności socjalnej w danym roku kalendarzowym. I gdyby na przykład w następnym roku również nie był zainteresowany prowadzeniem działalności socjalnej, znowuż do końca stycznia danego roku kalendarzowego składa stosowne oświadczenie pracownikom o tym, że rezygnuje z prowadzenia działalności socjalnej, zarówno tej działalności prowadzonej w formie funduszu socjalnego, jak i z wypłaty świadczeń urlopowych. To, co jest bardzo istotne, musicie Państwo mieć na świadomość, że ustawa mówi o tym wprost, artykuł 3 ustawy mówi o tym wprost, że nie ma takiej możliwości, abyśmy jednocześnie i tworzyli zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i jednocześnie wypłacali świadczenia urlopowe. Czyli to jest pewna alternatywa dla tych właśnie niedużych podmiotów, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników. Mamy co prawda pewien wyjątek od tej zasady, który dotyczy placówek oświatowych, ponieważ zgodnie z kartą nauczyciela, mamy tam taki artykuł 53 w tej karcie nauczyciela i zgodnie z kartą nauczyciela, jeżeli Państwo pracujecie w tego typu właśnie podmiotach, no to pracodawca jest zobligowany co roku nauczycielom wypłacić świadczenie urlopowe akurat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z tym, że jest to świadczenie, które jest nakierowane tylko i wyłącznie właśnie na tą grupę zawodową, czyli to świadczenie urlopowe uzyskują tylko nauczyciele. Poza tym mogą normalnie, swobodnie korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, również ze wszystkich innych świadczeń, które są zapisane w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Natomiast jest to właśnie taki wyjątek od zasady, i wyniką z karty nauczyciela. Czyli w szkołach rzeczywiście jest tak, że pewna grupa zawodowa, konkretnie chodzi właśnie o nauczycieli, będzie otrzymywała świadczenie urlopowe, a oprócz tego będzie korzystała z pozostałych świadczeń zapisanych w regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych. Natomiast pozostali pracownicy nie mają prawa do świadczeń urlopowych. Pracownicy administracyjni, techniczni korzystają z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w którym oczywiście już nie przewiduje się wypłaty dla nich świadczenia urlopowego. Proszę Państwa, jeżeli mamy do czynienia z komercyjnym podmiotem, który zatrudnia 50 i więcej pracowników przeliczeniu na pełne etaty na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego, to z zasady zgodnie z ustawą taki podmiot jest obligowany do założenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czyli ten duży podmiot już nie ma możliwości wyboru. Albo będę wypłacał świadczenia urlopowe swoim pracownikom, albo założę Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ustawa mówi wprost, taki podmiot, który zatrudnia właśnie 50 i więcej pracowników, ma obowiązek prowadzić działalność tylko i wyłącznie w formie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Proszę Państwa, czy ten duży podmiot, czy ten pracodawca, który ustawowo jest obligowany właśnie do tworzenia funduszu socjalnego, może wycofać się z działalności socjalnej, albo czy może na przykład zawiesić tę działalność socjalną? Rzeczywiście ustawa daje takie możliwości. I tutaj oprócz tego, że mamy stosowny zapis w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, to na przykład Kodeks Pracy odrębnie daje też możliwość zawieszenia działalności socjalnej regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych na okres 3 lat. Natomiast jeżeli byśmy chcieli całkowicie zrezygnować z prowadzenia działalności socjalnej właśnie w postaci tego funduszu socjalnego, to taki pracodawca powinien dokonać stosownego zapisu na ten temat, czyli ta rezygnacja powinna być zapisana albo w układzie zbiorowym pracy, czyli w tych zakładach pracy, gdzie są związki zawodowe i gdzie funkcjonuje układ zbiorowy pracy. Wówczas rezygnacja z prowadzenia działalności socjalnej powinna być właśnie treścią zapisu układu zbiorowego. Natomiast jeżeli Państwo nie macie układu zbiorowego w firmie, nie ma związków zawodowych, nie ma układu zbiorowego pracy, wówczas rezygnacja z prowadzenia działalności socjalnej jest zapisywana w treści regulaminu wynagradzania, czyli
W regulaminie wynagradzania pracodawca wpisuje, że nie będzie prowadził działalności socjalnej albo w danym roku, albo na przykład przez okres iluś tam lat, albo też, że rezygnuje do odwołania z prowadzenia działalności socjalnej. Natomiast, mili Państwo, jeszcze raz powtórzę, to dotyczy firm komercyjnych, natomiast firmy, które pracują w sferze budżetowej, jeżeli są to jednostki budżetowe, jeżeli są to jednostki samorządowe, tego typu podmioty bezwzględnie prowadzą działalność gospodarczą, bez znaczenia, ilu pracowników taki pracodawca zatrudnia, ma obowiązek prowadzić działalność socjalną i nie może z tej działalności socjalnej zrezygnować. I kontynuujemy. Proszę Państwa, mówiliśmy o tym, w jakiej formie jest prowadzona działalność, w jakiej formie jest prowadzona działalność socjalna, w jakiej formie może być prowadzona przez pracodawców działalność socjalna. Teraz, jeżeli chodzi o kwestię rezygnacji z tej działalności socjalnej, tak jak mówiłam wcześniej, odbywa się to też przy zachowaniu określonych procedur. I teraz jeszcze jedna uwaga. Jeżeli u Państwa są związki zawodowe, jeżeli w firmie, która chciałaby zrezygnować właśnie z prowadzenia działalności socjalnej, są związki zawodowe, to rezygnacja z tej działalności musi być uzgodniona z organizacjami związkowymi. Jeżeli natomiast tych związków zawodowych nie ma, to z przedstawicielem załogi, który jest wybierany przez załogę tylko i wyłącznie do reprezentowania tej załogi w kwestiach związanych właśnie z działalnością socjalną. Oczywiście procedury, szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia ze związkami zawodowymi, procedura uzgodnienia może być czasami procedurą dość skomplikowaną, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy i organizacje reprezentatywne, i organizacje, które nie są reprezentatywnymi związkami zawodowymi. My mamy zbyt mało czasu na to, żeby te kwestie sobie tutaj omówić. Niemniej jednak tam, gdzie działają związki zawodowe, Państwo musicie mieć tą świadomość, że oczywiście oprócz przepisów ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, no też należałoby właśnie zapoznać się z przepisami, z regulacjami dotyczącymi działalności związkowej. Konkretnie mówimy tutaj o ustawie o związkach zawodowych, bo ona między innymi określa chociażby zasady procedowania zarówno kwestii zmian w treści regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak i dokonywania uzgodnień w kwestii rezygnacji z działalności socjalnej u danego pracodawcy, ale także reguluje kwestie uzgodnień ze związkami zawodowymi, chociażby w zakresie przyznawania określonych świadczeń z funduszu socjalnego. Proszę Państwa, jakie jeszcze przepisy oprócz ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych będą nas interesowały? Ustawa o związkach zawodowych, jeżeli prowadzimy działalność socjalną, jeżeli Państwo jesteście członkami komisji socjalnych, czy też wykonujecie czynności przypisane administratorowi, czyli pracodawcy. Bez wątpienia należy tutaj również pamiętać o przepisach podatkowych, o ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i mamy tą świadomość, że wszystkie świadczenia, które Państwo wypłacacie z funduszu socjalnego, one podlegają opodatkowaniu, są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, aczkolwiek ustawa o podatku dochodowym wprowadza pewne limity, czyli wprowadza pewne ulgi podatkowe. Większość świadczeń, które są wypłacane z funduszu świadczeń socjalnych, będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych pod warunkiem, że przekroczymy właśnie kwotę wolną od podatku. Jest to kwota 2000 zł, jeżeli mówimy o świadczeniach wypłacanych z funduszu socjalnego dla pracowników, 3000, jeżeli mówimy o emerytach, którzy korzystają z naszego funduszu socjalnego. Większość świadczeń będziecie Państwo sumowali i dopiero po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku dochodowego będzie naliczany podatek od wypłaconych świadczeń z funduszu socjalnego.
Mamy też pewne świadczenia, które są w pełni opodatkowane, czyli jakby każda złotówka wydana z funduszu socjalnego będzie podlegała podatkowi dochodowemu. No i mamy pewną grupę świadczeń, które są całkowicie zwolnione od podatku dochodowego. Tutaj oczywiście w ciągu tej godzinki mamy zbyt mało czasu, żeby to dokładnie omówić. Na szkoleniach komercyjnych oczywiście wszystkie te kwestie dość szczegółowo sobie zazwyczaj omawiamy. Natomiast co do zasady, świadczenia, które są wypłacane z funduszu socjalnego, podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Jeżeli Państwo jako pracodawca wypłacacie świadczenia, to oczywiście wiąże się to z koniecznością zapłaty zaliczki, odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Proszę Państwa, również przepisy rozporządzenia unijnego, zwanego potocznie RODO, które częściowo są inkorporowane do treści ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ale niezależnie od tych regulacji, które dotyczą ochrony danych osobowych, w szczególności danych dotyczących zdrowia, którymi Państwo niejednokrotnie operujecie, prowadząc działalność socjalną, poza tymi kwestiami, które są zapisane w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dotyczącymi właśnie ochrony danych osobowych, mamy jeszcze oczywiście te ogólne zasady wynikające z RODO, które należy znać, które należy stosować, należy pamiętać chociażby o tym, żeby danych osobowych, którymi Państwo operujecie, przyznając świadczenia z funduszu socjalnego, nie zbierać nadmiarowo, czyli tylko i wyłącznie takiej, tylko przez taki okres, kiedy one są niezbędne dla określenia prawa do świadczenia, przyznania tego świadczenia, czy też dochodzenia roszczeń. No i oczywiście też należy pamiętać, że w kwestii ochrony danych osobowych również stosujemy przepisy chociażby dotyczące tego, aby przetwarzanie danych związanych z działalnością socjalną również było rejestrowane w odpowiednich właśnie rejestrach wymaganych przepisami rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych, unijnego rozporządzenia dotyczącego właśnie ochrony danych osobowych. Proszę Państwa, jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy, który stworzył zakładowy fundusz świadczeń socjalnych? Czyli pierwsza kwestia, oczywiście musimy stworzyć regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zasada jest taka, że tworzymy fundusz socjalny od pierwszego dnia danego roku kalendarzowego. Państwo nie tworzycie funduszu socjalnego w trakcie roku, nawet jeżeli firma pracodawca powstaje w trakcie roku kalendarzowego, nie powstaje fundusz socjalny w trakcie roku, tylko tworzymy go od 1 stycznia danego roku kalendarzowego. Oczywiście ustawa przewiduje tutaj pewien wyjątek, mianowicie w sytuacji, gdy przejmujemy pracowników z innego zakładu pracy, gdzie jest fundusz socjalny, a u nas tego funduszu nie ma, no to wówczas rzeczywiście powstaje ten fundusz socjalny w trakcie roku kalendarzowego. Natomiast w pozostałych sytuacjach, tak jak powiedziałam wcześniej, nawet jeżeli firma jest nową firmą, została utworzona na przykład w miesiącu kwietniu, to fundusz socjalny będzie tworzony dopiero od stycznia następnego roku kalendarzowego, ale wcześniej trzeba przygotować regulamin, ponieważ on będzie takim podstawowym dokumentem, na którym będzie pracodawca pracował, przyznając świadczenia z funduszu socjalnego. I ten regulamin oczywiście powinniśmy stworzyć odpowiednio wcześniej. Powinniśmy ten regulamin ogłosić w zakładzie pracy, oczywiście w sposób, który jest przyjęty dla wszelkiego rodzaju właśnie ogłoszeń w danej firmie. Może być to gdzieś tam informacja na tablicy ogłoszeń, może być to przesłanie informacji mailowej, czyli tak naprawdę w roku poprzedzającym musimy mieć przygotowany, już uzgodniony ze związkami zawodowymi, tam gdzie nie ma związków zawodowych, z przedstawicielem załogi, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, treść regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, po to, abyśmy mogli swobodnie działać, abyśmy mieli właśnie tą bazę do działania. Proszę Państwa, no jeszcze momencik, tutaj kolejna osoba do nas dołączyła. Proszę Państwa, w tym regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych
Oczywiście musimy określić, jakie usługi będziemy świadczyli. I te usługi, czyli to, co jest nazywane działalnością socjalną, Państwo znajdziecie właśnie w artykule 2 ustawy o Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jest to katalog zamknięty. To są wszelkiego rodzaju właśnie usługi, które Państwo finansujecie ze środków Funduszu Socjalnego w zakresie form wypoczynku, działalność kulturalno-oświatowa, działalność sportowa, działalność rekreacyjna. Mogą być to zapomogi, zarówno takie zapomogi rzeczowe, jak i zapomogi finansowe, a także działalność mieszkaniowa. Jeżeli chodzi o działalność mieszkaniową, to uwaga następująca, tylko i wyłącznie w przypadku właśnie wspierania działalności mieszkaniowej, czyli tylko i wyłącznie w przypadku pomocy na cele mieszkaniowe, może ta pomoc z funduszu socjalnego mieć charakter pomocy zwrotnej, czyli możemy udzielać pożyczek. Natomiast jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju inne formy, czy to jest sport, czy wypoczynek, czy działalność rekreacyjna, czy na przykład dofinansowanie do korzystania z przedszkola, ze żłobków, z klubów dziecięcych, te pozostałe formy działalności mają charakter pomocy bezzwrotnej, czyli nie możemy udzielić pożyczki na przykład na jakąś tam wycieczkę, ale zawsze możemy udzielić pożyczki na cel mieszkaniowy. Oczywiście pod warunkiem, że wpiszemy to wcześniej do treści regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czyli w regulaminie funduszu Państwo określacie rodzaje działalności socjalnej, którą prowadzi pracodawca. No oczywiście tutaj też nie mamy czasu na rozwijanie tematu, bo tak naprawdę to, o czym powiedziałam, czyli to, co wynika z ustawy, to są bardzo ogólne zapisy. Państwo powinniście je dokładnie sprecyzować w treści swojego wewnętrznego regulaminu, czyli pracodawca powinien wskazać, jakie formy rekreacji, ewentualnie jakie formy wypoczynku będzie finansował z funduszu socjalnego, czy będzie prowadził, czy nie pomoc mieszkaniową, czy to będzie pomoc na zakup mieszkania, czy na przykład tylko i wyłącznie na remont mieszkania. To wszystko Państwo dokładnie opisujecie w treści regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nie musicie Państwo wpisywać wszystkich tych świadczeń, o których mówi artykuł 2 ustawy o zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Możecie wybrać niektóre, ale one powinny być dostosowane do potrzeb osób, które korzystają z Waszego funduszu, Waszych pracowników, emerytów, rencistów, ich rodzin, czyli muszą być tak naprawdę to takie świadczenia, które, na które jest zapotrzebowanie w Państwa firmie. I oczywiście również istotne jest to, jakimi Państwo środkami dysponujecie, jakim budżetem Państwo dysponujecie. To jest sprawa oczywista, że im większa firma, im większy zakład pracy i więcej pracowników zatrudniamy, wówczas mamy wyższy odpis, więcej środków na koncie funduszu i więcej możliwości. W małych zakładach, w małych podmiotach zatrudniających małą liczbę pracowników, no te środki są skromniejsze, więc również możliwości, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności socjalnej, też będą troszeczkę inne. Zazwyczaj małe podmioty na przykład nie udzielają pomocy mieszkaniowej, nie udzielają pożyczek. Natomiast w dużych zakładach pracy, takich, które funkcjonują od wielu lat, gdzie ten fundusz nam narasta, bo przecież nie zawsze, nie corocznie wydatkujemy co do złotówki, prawda, wszystkie środki z funduszu, z odpisów na dany rok. Jeżeli te środki nie zostaną wydatkowane, wówczas one oczywiście przechodzą na rok następny, no wtedy tych możliwości jest więcej, także jest możliwość większego zróżnicowania usług finansowanych z funduszu i też przyznawania wyższych świadczeń. Oczywiście tworząc regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych, Państwo również powinniście określić, kto będzie osobą uprawnioną do korzystania z funduszu socjalnego. I też musimy pamiętać, że ustawa o Funduszu Świadczeń Socjalnych nie pozwala nam wykluczać tych podmiotów, które są wymienione w ustawie, czyli jeżeli mówimy o pomocy z funduszu socjalnego, to ona powinna być udzielana zarówno pracownikom, emerytom, rencistom, członkom ich rodzin, ewentualnie innym osobom, które Państwo dodatkowo wpiszecie w regulaminie jako osoby uprawnione do korzystania z funduszu. Pracodawca powinien znowuż tutaj dookreślić, na przykład kogo uznajemy jako członka rodziny. No, my w tej chwili ze względu na to, że jest to dość krótkie spotkanie, oczywiście nie będziemy się zagłębiać w ten temat, ale jest to bardzo istotna kwestia, która powinna być opisana w treści regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych, czyli
rodzaje działalności, które Państwo finansujecie, osoby, które korzystają z funduszu socjalnego, następnie jakie Państwo stosujecie kryteria podczas przyznawania świadczeń z funduszu. I tutaj taka uwaga, oczywiście mówimy tylko i wyłącznie o kryteriach socjalnych, czyli możemy się opierać tylko i wyłącznie na ocenie sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej osób, które korzystają z naszego funduszu. Żadnych innych kryteriów nie możemy stosować. Nie możemy na przykład przyznawać świadczeń socjalnych, które będą uzależnione od stażu pracy, od wyników pracy, które będą uzależnione od rodzaju umowy o pracę, czyli inaczej mówiąc, nie mogę wykluczyć z pomocy socjalnej osób, które mają umowy na przykład na czas określony czy na okres próbny. No jest to ewidentna dyskryminacja i w sytuacji, gdyby na przykład dana osoba, dany pracownik stwierdził, że nie zostało mu przyznane świadczenie właśnie dlatego, że pracodawca zastosował inne kryterium niż kryterium socjalne, czyli nie przyznał mi tego świadczenia nie ze względu na moją sytuację życiową, rodzinną, materialną, tylko ze względu na jakieś tam inne okoliczności, powołując się na inne okoliczności, no wtedy takie świadczenie praktycznie traci charakter świadczenia socjalnego i nawet podczas kontroli na przykład przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych może być potraktowane jako normalne wynagrodzenie, czyli nie jako świadczenie o charakterze socjalnym, tylko jako element wynagrodzenia i wówczas na przykład ZUS może wydać decyzję o składkowaniu takiego świadczenia. Także proszę Państwa, stosowanie tego kryterium socjalnego podczas tworzenia regulaminu, podczas określania właśnie zasad przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego jest kwestią bardzo istotną, niezwykle, niezwykle ważną. No, jeżeli Państwo macie komisję socjalną, to wówczas również w treści regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych powinno być dokładnie określone, jaki jest skład tej komisji, jakie są zadania komisji, jakie są uprawnienia tej komisji, czy komisja ma charakter kadencyjny, co się dzieje w sytuacji, kiedy na przykład któryś z członków komisji na przykład zwalnia się, odchodzi z firmy, w jaki sposób Państwo dokonujecie tych wyborów uzupełniających, czyli wszystkie kwestie dotyczące działania, funkcjonowania, praw, obowiązków członków komisji socjalnej również powinny być dokładnie opisane w treści regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Proszę Państwa, też bardzo często w regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych tworzycie Państwo tak zwane grupy dochodowe. Oczywiście nie ma takiego obowiązku zgodnie z ustawą, ale jest to świetne narzędzie do oceny sytuacji materialnej, rodzinnej osób, które korzystają z funduszu. Więc tutaj właśnie te kwestie, czyli określenie, ile jest tych grup dochodowych, wskazanie, czy te grupy dochodowe mają charakter, ta ostatnia grupa dochodowa ma charakter zamknięty czy otwarty. To są bardzo istotne rzeczy, które Państwo dość dokładnie powinniście opisać w treści regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jeżeli chodzi o ocenę sytuacji materialnej, to także bardzo istotne jest to, żebyście Państwo dookreślili, czy na przykład bierzecie Państwo pod uwagę dochody, czy Państwo bierzecie pod uwagę przychód osób, które korzystają z funduszu socjalnego. Także no, treść regulaminu tak naprawdę decyduje o tym, czy Państwo będziecie w sposób prawidłowy wydatkowali środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Oczywiście nie ma jakiegoś jednolitego wzoru tego regulaminu. Każdy pracodawca w zależności od tego, no, jakimi środkami dysponuje, ale także w zależności od tego, jaka jest charakterystyka osób, które korzystają z waszego funduszu, czy macie Państwo tak naprawdę młodą załogę, czy korzystają częściej pracownicy, czy są pracownicy mający na przykład małe dzieci, czy jednak średnia wieku na przykład jest wyższa, czy korzystają częściej emeryci niż pracownicy z funduszu socjalnego, no to również ma wpływ na treść, na zapisy waszego regulaminu. Jeżeli Państwo udzielacie pomocy mieszkaniowej, proszę pamiętać, że w treści regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych również powinien być umieszczony wzór takiej umowy właśnie pożyczki, którą Państwo będziecie stosowali, udzielając właśnie tej pomocy o charakterze zwrotnym.
Jeżeli chodzi o pożyczki mieszkaniowe, to też taka uwaga. Niektórzy pracodawcy faktycznie udzielają tych pożyczek, oprocentowanych pożyczek na cele mieszkaniowe, ale są też pracodawcy, którzy udzielają takiej pomocy zwrotnej, nieoprocentowanej. Jedna i druga forma jest dozwolona. Ważne, żeby to wynikało z treści waszego regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych. I proszę państwa, jeżeli chodzi o pozostałe obowiązki, czyli poza stworzeniem tego regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych, jeżeli chodzi o pozostałe obowiązki pracodawcy, który prowadzi działalność w formie zakładowego funduszu, to oczywiście bardzo istotne jest, żebyście państwo posiadali odrębne konto, czyli tworząc Fundusz Świadczeń Socjalnych również zakładamy odrębne konto, na którym będziemy przechowywali środki przeznaczone na działalność socjalną. I też bardzo istotne, żebyście państwo pamiętali, że z tego odrębnego konta nie można pożyczać środków na przykład na inne cele pracodawcy, na przykład jakieś badania profilaktyczne, na zakup odzieży roboczej czy środków ochrony indywidualnej. Podaję akurat takie przykłady, bo z takimi sytuacjami zetknęłam się. Oczywiście jest to nieprawidłowe. Nie wolno na żaden inny cel poza celami socjalnymi, czyli poza tym, co państwo wpisaliście do regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie wolno na żaden inny cel przeznaczać tych środków, które państwo przechowujecie na koncie funduszu. Oczywiście na koncie funduszu państwo głównie gromadzicie środki, które pochodzą z odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. No i tutaj taka uwaga, oprócz oczywiście tak zwanego odpisu podstawowego, mamy odpisy dodatkowe, fakultatywne i znowuż w treści regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych każdy pracodawca powinien określić, czy będzie tylko i wyłącznie ten odpis podstawowy tworzył, czy również będzie właśnie tworzył te odpisy dodatkowe, fakultatywne. Jeżeli chodzi o odpisy fakultatywne, no to tutaj najczęściej są to odpisy na emerytów, a także na pracowników, którzy posiadają orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale również możecie państwo na przykład tworzyć takie przedszkole przyzakładowe i wówczas robicie sobie dodatkowy odpis na ten cel i odprowadzacie oczywiście te środki na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. A więc czy państwo korzystacie tylko i wyłącznie z odpisu podstawowego, czy również właśnie będą te odpisy dodatkowe, fakultatywne, ewentualnie czy jakieś inne środki, na przykład czy również państwo na przykład z zysków jakieś tam środki możecie odprowadzać jako firma komercyjna na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych, to powinno być dokładnie opisane w treści regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych. No i teraz proszę państwa, jak państwo już utworzyliście to konto, to odrębne konto, to też trzeba pamiętać, żeby odpisy na fundusz socjalny były na to konto odprowadzone w terminach ustawowych, czyli do końca maja danego roku kalendarzowego powinniście państwo odprowadzić na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 75% odpisu podstawowego. Natomiast pozostałą część, czyli to 25%, odprowadzacie państwo do końca września i również do końca września odprowadza się na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych te odpisy dodatkowe, odpisy fakultatywne, o których zdecydował pracodawca, że będzie również takie tworzył i będzie właśnie wpłacał je na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Proszę państwa, no i oczywiście poza tymi obowiązkami, o których teraz powiedziałam, w trakcie roku kalendarzowego jakby stałym tym obowiązkiem pracodawcy jest prawidłowe, właściwe, zgodne z regulaminem prowadzenie działalności socjalnej, czyli wypłacanie świadczeń osobom, które proszą o tą pomoc z funduszu. Też chciałabym, żebyście państwo mieli na uwadze, że ta pomoc musi być pomocą wnioskowaną, ponieważ jest to właśnie działalność socjalna, czyli mówimy o tym, że pomagamy tym osobom, które tak naprawdę tej pomocy potrzebują. I teraz ocena, czy rzeczywiście dana osoba potrzebuje tej pomocy, czy nie, jest taką oceną bardzo indywidualną.
Oczywiście Państwo macie kryteria wpisane w regulaminie, ale podstawową kwestią jest, aby osoba, która otrzyma tę pomoc, tą pomoc z funduszu, wcześniej o tę pomoc poprosiła, czyli inaczej mówiąc, zawnioskowała. A więc prowadząc działalność socjalną, Państwo musicie pamiętać o tym, że pracodawca nie rozdaje środków funduszu socjalnego, tak? Czyli jakby z własnej inicjatywy nikomu niczego nie daje. Oczywiście mogą być wyjątkowe sytuacje, czyli na przykład ktoś jest chory, nie ma możliwości samodzielnie poprosić o tą pomoc. To są pewne wyjątki, które też powinny być opisane w treści regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych. Często jest tak, że związki zawodowe albo załoga wnioskuje na przykład o wypłatę jakiejś zapomogi komuś, kto bardzo tej pomocy potrzebuje, ale sam chociażby ze względu właśnie na ciężką chorobę nie ma możliwości o tą pomoc poprosić. Ale to powinno być dokładnie opisane i to powinno być pewnym wyjątkiem od zasad. Natomiast zasadą jest, że osoba, która będzie finansowana z funduszu socjalnego, będzie uzyskiwała pomoc z funduszu socjalnego, wcześniej powinna o tą pomoc zawnioskować. Co też powinno być właśnie wyraźnie zapisane w treści waszego regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych. I bardzo istotna kwestia, ta pomoc, którą Państwo przyznajecie z funduszu socjalnego, jest pomocą przyznawaną na zasadach uznaniowych. Czyli mimo, że mamy określone kryteria. Mimo, że dana osoba może formalnie te kryteria spełnić, pracodawca może podjąć decyzję, że w tym konkretnym przypadku tej pomocy nie udzieli. Oczywiście najczęściej powodem takiej decyzji jest brak środków. Często jest tak, że kilka osób, które są w bardzo podobnej sytuacji, proszą właśnie o tą pomoc funduszu i musimy dokonać oceny, komu tej pomocy udzielić, a kogo tym razem pominąć. I jakby kwestia dokonania tej oceny nie podlega ocenie sądów, tak więc może w sytuacji, kiedy ktoś poprosi o jakieś tam świadczenie z funduszu socjalnego, złoży wniosek, nie uzyska tego świadczenia, nie ma możliwości skutecznego dochodzenia tego świadczenia przed sądem. Sądy nie mają w swoich kompetencjach przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego, nie są tutaj jakąś instancją odwoławczą w tej kwestii, ale proszę pamiętać, że o ile oczywiście sam fakt przyznania świadczenia jest, tak jak powiedziałam, niepodlegającym ocenie sądu, to motywy, którymi kierował się pracodawca, czyli ocena, czy przypadkiem brak przyznania danego świadczenia nie jest elementem dyskryminacji, nie jest właśnie skutkiem stosowania praktyk dyskryminacyjnych, jak najbardziej podlega ocenie sądowej. Czyli w sytuacji, gdybyście Państwo poprosili o jakieś świadczenie, na przykład pracodawca zastosowałby inne kryterium niż kryterium socjalne, na przykład nie przyznał pracownikowi takiego świadczenia, powołując się na fakt, że on zbyt krótko pracuje w firmie, to wówczas taka osoba mogłaby wystąpić do sądu, ale nie o przyznanie danego świadczenia, tylko mogłaby wystąpić z zarzutem przeciwko pracodawcy, z zarzutem dyskryminacji, czyli stosowania innego kryterium niż kryterium socjalne. I wtedy oczywiście sąd jest władny i orzeka o odszkodowaniu, ale to jest odszkodowanie właśnie w związku ze stosowaniem praktyk dyskryminacyjnych, natomiast nie ma możliwości dochodzenia przed sądem przyznania konkretnego świadczenia. To są dwie różne kwestie i o tym też proszę pamiętać. Czyli mówiąc o tym, że pomoc z funduszu ma charakter uznaniowy, to znaczy, że pracodawca mógłby powiedzieć nie przyznaje danego świadczenia i nawet nie musi tego uzasadniać. Natomiast tak jak powiedziałam wcześniej, jeżeli wykażemy, że zrobił to stosując praktyki dyskryminacyjne, no to wtedy możemy przed sądem ewentualnie dochodzić odszkodowania. I to odszkodowanie, no, jeżeli już zostaje przyznane, to jest przyznawane w wysokości nie mniejszej niż minimalne ustawowe wynagrodzenie za pracę. Proszę Państwa, kto może kontrolować pracodawcę, kto może oceniać, czy działalność, którą prowadzi pracodawca, jest prowadzona w sposób prawidłowy, jest zgodna z przepisami? Oczywiście tam, gdzie są związki zawodowe, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych daje możliwość właśnie prowadzenia takiej kontroli przez związki zawodowe.
Proszę zwrócić uwagę, że mamy w ustawie o Funduszu Świadczeń Socjalnych zapis, który stanowi, że organizacje związkowe mogą wnioskować do pracodawcy o wpłatę tych środków, czyli o uzupełnienie środków funduszu socjalnego, o kwoty, które zdaniem związków zawodowych zostały wydatkowane niezgodnie z prawem przez pracodawcę. Na przykład właśnie wypłaciliśmy jakieś świadczenie osobie nieuprawnionej albo przyznaliśmy świadczenie osobie, która nie spełnia kryteriów wpisanych w ustawie, albo właśnie zastosowaliśmy nieprawidłowe kryteria, czyli kryteria niesocjalne i stosując te kryteria przyznaliśmy dane świadczenie. Albo na przykład wypłaciliśmy świadczenie osobie, która już nie jest pracownikiem, nie jest emerytem, nie jest pracownikiem, z którą rozwiązaliśmy umowę o pracę, ponieważ osoba, która nie jest pracownikiem, nie jest emerytem, nie jest członkiem rodziny pracownika czy emeryta, tak naprawdę nie może dostać tej pomocy z funduszu socjalnego. Więc też proszę pamiętać, że jeżeli ktoś składa wniosek o pomoc z funduszu socjalnego, to ten wniosek powinien być w miarę szybko rozpatrzony i świadczenie powinno być wypłacone, zanim na przykład ta osoba odejdzie z firmy, jeżeli byłaby taka sytuacja, że rzeczywiście mamy do czynienia z osobą, która już na przykład ma wypowiedzenie, czy też której stosunek pracy kończy się, bo była zawarta umowa na czas określony, wypłata świadczenia z funduszu socjalnego powinna nastąpić przed rozwiązaniem umowy o pracę, bo jeżeli wypłacimy po ustaniu zatrudnienia, to tak jakbyśmy wypłacali to świadczenie osobie nieuprawnionej. No i tutaj interpretacje są takie, że w takiej sytuacji powinno być takie świadczenie oskładkowane, tak jak inne elementy wynagrodzenia, czy nie powinno być traktowane jak pomoc funduszu socjalnego, ponieważ tak jak powiedziałam, no, nie wolno wypłacić świadczenia z funduszu socjalnego osobie, która w myśl ustawy o funduszu nie jest osobą uprawnioną do tych świadczeń. I proszę Państwa, czyli mamy możliwość jakby prowadzenia tej kontroli wewnętrznej przez pracowników za pośrednictwem związków zawodowych, czyli związki zawodowe mogą kontrolować pracodawcę. Jeżeli mówimy o podmiotach zewnętrznych, o firmach, przepraszam, o urzędach, instytucjach, które mogą nas kontrolować, to oczywiście jest to Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Są to organy podatkowe, a także Państwowa Inspekcja Pracy. I te instytucje mogą oceniać to, w jaki sposób Państwo prowadzicie działalność socjalną, czy rzeczywiście pracodawca postępuje w sposób właściwy, prawidłowy, czy regulacje, które Państwo stworzyliście, są zgodne z przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, czy rzeczywiście stosowane jest kryterium socjalne, czy nie są stosowane właśnie różnego rodzaju praktyki dyskryminacyjne, czy na przykład jakiś podmiot, jakieś osoby nie zostały niezgodnie z prawem wykluczone z pomocy socjalnej. Bardzo często takimi podmiotami wykluczonymi są, bywają właśnie emeryci, czy też członkowie rodzin emerytów, chociaż ustawa mówi, że powinni uzyskiwać pomoc z funduszu socjalnego na takich samych zasadach jak pracownicy. Także nawet tutaj nie wolno nam różnicować, prawda? Na przykład wielkości pożyczek mieszkaniowych. Często jest tak, że pracodawca w innej wysokości wypłaca te pożyczki dla emerytów, w innej wysokości wypłaca dla pracowników, chociaż na przykład osoby te należą do tej samej grupy dochodowej. No i tutaj mamy do czynienia właśnie z taką klasyczną dyskryminacją, prawda? Bo jeżeli średni dochód na przykład pracownika w rodzinie wynosi 3000 zł na osobę i średni dochód emeryta w rodzinie wynosi 3000 zł na osobę, no to w jaki sposób pracodawca udowodni, że nie dyskryminuje na przykład tego emeryta, który ma prawo do niższej pożyczki, czy do jakiegoś niższego świadczenia niż pracownik, skoro mają taki sam średni dochód i ich sytuacja materialna, rodzinna jest sytuacją porównywalną. Także o tym też proszę pamiętać, szczególnie tworząc właśnie regulacje wewnątrzzakładowe, bo w momencie, kiedy Państwo będziecie mieli prawidłowy, właściwy, zgodny z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, ale także z przepisami podatkowymi, regulaminem Funduszu Świadczeń Socjalnych, to wówczas praktyka także powinna być prawidłowa, nie powinno być problemu właśnie z prowadzeniem tej działalności w sposób zgodny z prawem. Proszę Państwa, nasz czas już mija.
Także na dzisiaj to z mojej strony tyle. Tutaj to dzisiejsze szkolenie tak naprawdę to jest takie szkolenie troszeczkę bardziej na zasadzie wprowadzenia w tematykę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jeżeli są z nami osoby, które nigdy tą tematyką się nie zajmowały, także mam nadzieję, że w jakiś sposób Państwa w zagadnienia działalności socjalnej wprowadziłam. Natomiast oczywiście wszyscy mamy świadomość, że w ciągu godzinki jesteśmy w stanie powiedzieć zaledwie dość tak ogólnie o zagadnieniach związanych właśnie z prowadzeniem działalności socjalnej, z prowadzeniem funduszu socjalnego. Natomiast oczywiście na jakieś takie bardziej szczegółowe szkolenia również Państwa zapraszam, również na te spotkania i szkolenia, które mają charakter komercyjny. Także zapraszam Państwa serdecznie.